Budownictwo to ludzie, różni ludzie, a tam, gdzie pojawia się człowiek, pojawiają się również błędy. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam niewiarygodną historię krzywo zamontowanego żurawia oraz niesamowity sposób, w jaki został on wyprostowany. Nazywam się Patryk Nocek, wraz z zespołem zarządzam projektami budowlanymi. Jest środa, godzina 18, zaczynamy! Zaczynamy od budożartu. Budowlaniec zbiera odpady metalowe na budowie. Dzwoni na skup i mówi, że ma złą wiadomość. Dzisiejszy budożart niedawno opowiedział mi Paweł Waga. Prowadzi on swój kanał na YouTubie Waga Paweł Dom 25 tysięcy. Zachęcam Was do subskrypcji. Jeżeli Wy znacie jakieś budożarty, to podsyłajcie, będę Was tak samo oznaczał jak Pawła. Jeżeli chcecie zwiększać swoją wiedzę z zakresu budownictwa i nieruchomości, to warto subskrybować ten kanał. A teraz przejdźmy do niesamowitej historii z żurawiem. Był wtorek, 7 rano, przepiękna pogoda, lato. Ja wtedy pracowałem jeszcze dla generalnego wykonawcy, było to około 8 lat temu. I na ten dzień mieliśmy zaplanowany montaż żurawia wieżowego. Ja byłem wtedy bardzo podekscytowany z tego powodu, ponieważ był to pierwszy montaż żurawia w mojej karierze. Ja od dziecka uwielbiam duży sprzęt, a jeszcze taki sprzęt typowo budowlany to już w ogóle. Jeżeli Ty również lubisz taki sprzęt budowlany, to zachęcam Ciebie do obejrzenia tego odcinka, który teraz się pojawia. Dowiesz się przy okazji, w jaki sposób zamyka się ulicę w centrum miasta. Montaż żurawia wieżowego przebiega w taki sposób, że przyjeżdżają poszczególne elementy na tirach, na po prostu ciężarówkach, jest osobno rozstawiany dźwig samochodowy na kołach i on po prostu składa te poszczególne elementy jak klocki Lego, jeden po drugim i w ten sposób powstaje żuraw. I tak samo w tej naszej historii. Rano przyjechała ekipa montażowa, tuż po nich przyjechał ten dźwig, rozłożył się, a tuż po tym zaczęły przyjechać poszczególne elementy. Ten montaż przebiegał naprawdę bardzo sprawnie, było widać, że ekipa jest profesjonalna, wszystko przyjeżdżało, ładnie montowali i około 16 finalnie dźwig był zmontowany, no i my zadowoleni, że wszystko sprawnie przebiegło, fajne widowisko, także wszystko super. Ale w pewnym momencie odchodzę od tego żurawia na pewną odległość, patrzę na niego, mówię, nie wierzę, no. Ewidentnie jest krzywo, nie stoi w pionie, był po prostu pochylony. Wiem, nie no, ale może jakaś perspektywa, coś źle patrzę, wołam kierownika budowy. I mówię do niego, słuchaj, spójrz na tego żurawia, bo na moje oko nie stoi w pionie, jest krzywy. On patrzy na tego żurawia, no i mówi, faktycznie, nie stoi w pionie. Potwierdziliśmy sobie to. Jestem przekonany, że na Waszych budowach i w Waszym doświadczeniu również pojawiły się tego typu ciekawe historie. Jestem ciekawy Waszych doświadczeń. Dajcie znać w komentarzu. Postanowiliśmy, że musimy znaleźć przyczynę, dlaczego ten żuraw stoi pod skosem, a nie pionowo, tak jak powinien. Udaliśmy się do miejsca, gdzie on jest posadowiony, czyli on był właśnie na płycie fundamentowej, która była wylana ze spadkiem do środka, a po środku był odpływ liniowy. To była po prostu płyta fundamentowa, a jednocześnie docelowe wykończenie garażu podziemnego, posadzki garażu podziemnego. No i on stał po prostu po jednej stronie. Spadek tam wynosił około 2%. Co dawało przy żurawiu ponad 40-metrowym wysokim, że na samej górze to odchylenie wynosiło około metra. No i ta ekipa montażowa, która montowała tego żurawia, myślała, że ta płyta fundamentowa nie jest ze spadkiem, że jest idealnie w poziomie, także zaczęli po prostu montaż, nie sprawdzali, składali je po elemencie, no i tak wyszło, że on jest po prostu pod skosem. No i dzwonimy do ekipy montażowej, żeby szybko wracali i poprawiali to, co źle zrobili, czyli żeby ten żuraw był w pionie, a nie pod skosem. Oni mówią, że mają już strasznie zapchany grafik, ale są w stanie przełożyć jeden montaż, który mają zaplanowany na piątek i są u nas w piątek rano i po prostu poprawią ten żuraw. Przyszedł ten piątek i rano okazało się, że nie przyjechali. Dzwonimy do nich, nie odbierają. No i my już jesteśmy całkowicie zdenerwowani i po prostu zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że raczej w ten piątek nic z tego nie wyjdzie. Ale około 12 odzwaniają do nas i mówią, że będą o 15 i zrobią tą akcję, żeby poprawić tego żurawia.
Przyjechali niestety dopiero około godziny 17. Ja tego dnia miałem dyżur. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to na budowach, jak się pracuje dla generalnego wykonawcy, to cały zespół pracuje 7-17, a później jedna lub dwie osoby zostają na dłużej, po prostu tak jakby do ostatniego klienta, czyli do ostatniej osoby na budowie się zostaje, po to, żeby oni mogli pracować. Musi być też nadzór od generalnego wykonawcy. No i tego dnia ja właśnie miałem ten dyżur. Przyjechali oni około godziny 17. Ja to w ogóle byłem przekonany, że oni to będą robić w taki sposób, że zdejmą te wszystkie elementy żurawia pojedynczo, ustawią dół tego żurawia tak, żeby był idealnie w poziomie i z powrotem zmontują te elementy. No ale oni przyjeżdżają małym busikiem. Widzę, że żaden dodatkowy dźwig nie przyjechał, żeby tego żurawia rozmontować i ponownie montować. I oni z tego swojego busika wyjmują taki podnośnik, wiecie, jak się zmienia koło w samochodzie, żeby podnieść samochód. To oni taki podnośnik wyjmują, może delikatnie większy, ale jednak taki mały, taki do tego, żeby pompować nogą. Ja w ogóle nie wierzyłem, że to ma prawo się udać, żeby tak duży i ciężki żuraw podnosić takim małym podnośnikiem. No ale przyjechali, mieli takie blachy, które mieli podsuwać pod nogi tego żurawia, bo ten żuraw miał takie 4 stopy, no i pod dwie z nich trzeba było podkładać te blachy, żeby on po prostu doszedł, to jego posadowienie doszło do poziomu, a w efekcie, żeby żuraw stanął w pionie. No i oni zaczęli pompować, no szło to niesamowicie wolno, naprawdę. Pompowali, tam kilka centymetrów się podnosiło, oni podsuwali te blachy. Potem druga noga, pompują, podsuwają blachy. No i okazało się około godziny 21, że skończyły im się blachy, a żuraw dalej był pochylony. No już był dużo bardziej prosto, no ale jednak może byliśmy w połowie drogi. Szczęśliwie na budowie mieliśmy hałdę złomu, która jeszcze nie wyjechała. No i oni przeszukali tę hałdę złomu, znaleźli tam jeszcze trochę blach, które mogłyby się do tego nadawać. Trochę krzywe, z młota je naprostowali, ale nie były dalej były trochę powyginane. No i montowali tego, pompowali tego żurawia do góry, bo musieli dużo wyżej go podpompować, żeby te blachy tam weszły. Jak te blachy wchodziły, to opuszczali tego żurawia na tą blachę, ta blacha się prostowała, no a później jak przekładali ten podnośnik wyżej, żeby znowu pompować, to te blachy niestety sprężynowały i odbijały i po prostu trzeba było dużo wyżej pompować, żeby kolejną blachę podkładać. No i tak bardzo mozolnie to szło wolno. Tam chwilę po północy na szczęście już żuraw stał idealnie prosto, wszystko pomierzyliśmy, także akcja bardzo długa. Ja wtedy kilkanaście godzin w pracy byłem bardzo zmęczony, ale zadowolony z tego, że finalnie się udało i żuraw stoi już pionowo. Warto wyciągnąć jedną lekcję. Nie zakładaj, że specjaliści się nie mylą. Jak powiedział Włodzimierz Lenin, zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza. Patryk Nocek. Cześć, cześć!